Piąta edycja filmowego konkursu historycznego Patria Nostra i to jest gala finałowa. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękujemy, że przyjechaliście również z najdalszych zakątków Małopolski. Przede wszystkim sami dla siebie pierwsze brawa za to, co za chwilę zobaczymy, czyli za filmy, które zrobiliście. Brawa! Droga młodzieży, opiekunowie, rodzice i ci, którzy wspierają, to jest właśnie ten moment, ta chwila, między innymi po to Patria Nostra od 5 lat organizuje ten konkurs, żebyście mieli tę chwilę w szacownych murach Filharmonii Krakowskiej, ponieważ jest to już nasze prawie tradycyjne miejsce. Hej, hej, łoni, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, panienka za wami poleci. Dziękuję za to, że młodzież tak chętnie uczy się historii, jest zainteresowana historią Polski, ale również tymi właśnie wartościami patriotycznymi, chrześcijańskimi. Bardzo serdecznie gratuluję w imieniu Zarządu Powiatu Krakowskiego i pana starosty Wojciecha Pałki, których mam tutaj możliwość dzisiaj reprezentowania. Gratuluję młodzieży, gratuluję i dziękuję opiekunom, nauczycielom. Historia jest czymś podstawowym, jest czymś fundamentalnym. To jest jeden składnik naszej polskości, bo oprócz języka, oprócz religii i systemu wartości, historia jest tym trzecim elementem. Jest fundamentalną sprawą, abyśmy ją znali i nade wszystko pamiętali, nią żyli. Bo pamięć jest czymś fundamentalnym dla naszej tożsamości, tak zbiorowej, jak i indywidualnej. Tak pięknie o tym mówił kiedyś Paul Ricoeur. Ta pamięć kształtuje naszą tożsamość. A przecież tożsamość, już pisał 800 lat temu Wincenty Kadłubek, jest matką naszej wspólnoty. A więc jest to coś fundamentalnego, podstawowego. Za ojczyznę! Ważne było zdążyć zorganizować obronę Warszawy, powstrzymać bolszewików na Że to nie koniec waszych wycieczek, prawda, pani marszałek? Dokładnie tak. W imieniu pana europosła Patryka Jakiego wręczam dzisiaj zwycięzcom bilety do Brukseli. Także panowie, będziecie odwiedzać Parlament Europejski, będziecie mogli zobaczyć, jak ten budynek wygląda, jak funkcjonuje, jak pracują europosłowie. Serdecznie wam gratuluję.